Cześć, siema, z tej strony Goldzor i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w 76. odcinku serii The Hajs, Draftów Baluj. Słuchajcie, 76 odcinków. Dopiero teraz do mnie dotarło, ile już odcinków z tej serii było, ile draftów już zagrałem. Zdecydowanie za dużo, będzie tego mniej z FIFA 18. Z FIFA 18 generalnie planuję zrobić dużo więcej takich rozbudowanych, cięższych, niekoniecznie tylko z Ultimate Team związanych serii. Także pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę oraz subskrypcję. Błagam, każdy niech teraz zostawi subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybuje. To jest takie moje marzenie, żeby po prostu coraz to więcej tych osób na kanale zasubskrybowanych było. A słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy draft, no to co mogę więcej powiedzieć? No niewiele tutaj mogę w tej serii już robić, prócz wybierania zawodników niezbyt oczywistych, których, że tak naprawdę mógłbym wybrać i tak naprawdę na sam początek taki Sanchez jest super wyborem, bo nie przypominam sobie, kiedy ostatnio grałem z Sanchezem jako napastnik. Idąc dalej, mamy chociażby Salaha z Liverpoolu i on się zgrywa z Sanchezem, ale mamy też na przykład Williana, mamy Mkhitaryana, no i chyba z tych nazwisk, mimo że wolałbym Salaha, to wezmę Williana tylko z tego też względu, że Willian po prostu akurat od tej wersji Salaha jest lepsza. Słuchajcie, no ale więc skrzydle Eden Hazard Team of the Season, więc to są świetne trzy wybory, bo buduje nam się Premier League. O, i Matic z Manchester United, wow, super, naprawdę. To jest mega fajne, bo mam ochotę sobie takim mocnym, fajnym Premier League zagrać. No także przepraszam bardzo, do dema FIFA 18, do tak naprawdę premiery FIFA 18, no raczej nie będzie już takich jakichś mega niesamowitych materiałów, z tego też względu, że no, pomysły się kończą, też niechętnie widzę to, oglądacie już FIFA 17, no każdemu to już się przejadło, czekamy na nową odsłonę, no i miejmy nadzieję, że ta nowa odsłona prowadzi duży powiew świeżości do tej FIFA, bo to naprawdę jest nam potrzebne. Słuchajcie, naprawdę fajne wybory mamy. 90 overall Pepe z Besiktaszu. Ale dobra, skoro biorę Premier League, no to biorę Premier League. Więc teraz nie wezmę Terego, wezmę Cahilla, bo jest dużo bardziej grywalny. I tak naprawdę na razie większość tych wyborów było właśnie z Premier League. Kolejny wybór z Premier League. Chris Smalling. Na prawej obronie Team of the Season Walker. Coleman też może być, Bellerin też może być. Słuchajcie, super, naprawdę, nie zamierzam narzekać w ogóle. Na bramce jeszcze ktoś taki lepsiejszy. No tutaj akurat fajnie nie było. Jest co prawda Ziller, ale wezmę na ten moment Oblaka, z tego też względu, że mam nadzieję, że wyleci nam rezerwowy bramkarz, teoretycznie rezerwowy, lepszy. A my dopełniamy ten skład. Teraz już niekoniecznie musimy brać cały czas zawodników z Premier League, bo tak naprawdę brakuje nam, no nie wiem, kilku jedynie pozycji do ulepszenia. No i na przykład takiego Ronaldo chętnie wezmę jako zmiennika. On się może dzisiaj przydać, także Ronaldo wzięty. Zobaczmy, kto tam dalej jest. Michael Carrick, okej, od biedy możemy wziąć Carricka. Kto wie, może to on zagra w pomocy. Po raz kolejny Pepe w ciekawej wersji wypada. Jest też jakiś Philips, ale jest Neymar. Skoro wziąłem Ronaldo na zmiennika, to wezmę też i Neymarito na zmiennika. Rojsik, Konoplianka, Bender, może być Marco Reus, ale dawajcie mi jakiegoś z potężnym... O, tak. Miałem prosić o konkretnego SPO z Premier League i proszę bardzo, jest Christian Eriksen. Ostatnio odcinek o nim nagrywałem, w sensie niekoniecznie dokładnie o nim, ale mocno tematycznie był tam powiązany Eriksen, także jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. Odcinek był nazwany To oni zniszczyli Polskę. Niefajna sprawa, ale, no ale zobaczcie, bo myślę, że odcinek fajnie wyszedł. I ostatnie wybory, Paul Pogba jeszcze do środka pola nam wypada. Okej, on tutaj bardziej cofnięty z Matićem, będziemy mieć dwóch wysokich zawodników, z pewnością nam się przydadzą. Możemy sobie wziąć jeszcze Matuidiego, kto by go nie chciał. Kolorowo fajna karta, no i jeszcze obrona, tutaj nie za wiele tak naprawdę możemy zmienić. Wezmę Kleina, niech będzie. I jeszcze dwa wybory, oj, tutaj to kompletnie nieistotne. Kto? No i bramkarz z Premier League, błagam. Borut, Schmeichel, okej. Oj, i pan Filimon, okej. No to najbardziej overallowo najlepszy teoretycznie jest Schmeichel. Tyle, że Schmeichel jest dużo niższy od Boruca, więc wiecie co? Tematycznie, patriotycznie, Polaka, rodaka, Boruca biorę na bramkę.
Dobieramy jeszcze oczywiście szybciutko trenera, ktoś... O, Jurgen Klopp, super, 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 to wszystko naprawdę wyszło. No skład jest mega dobry, nie widzę tutaj naprawdę słabego punktu. Można jedynie mówić, że bramkarza nie mamy dobrego, bo to 81 overa, ale słuchajcie, to jest Artur Boruc. Ja się nie zamierzam martwić o naszą bramkę, także teraz, cóż, wystarczy wygrać drafta. Dobra, znaleźliśmy pierwszego rywala, no i zobaczmy, kto na sam początek dzisiejszego odcinka. No, bardzo mocny skład. To się nie opłaciło, tym bardziej, że musimy teraz wracać. Niedobrze, Radio 9 Golany, Chris Smalling, wierzę w ciebie, panie Chris. Chris Smalling, dobra, Artur Boruc. Teraz Eriksen, no to może coś z daleka będziemy, no ale nie Maticiem, nie Maticiem. Jeszcze Eriksen, kurczę, czemu Matić cały czas do strzału tutaj? No i nie tak ma być, ja wolę strzelać kimś, kto potrafi strzelać. Zobaczmy, może teraz Hazard nie ma bramki. Wiem, może to nam przyniesie bramkę, Chris Smalling, poprzeczka, jeszcze nie ma dobitki. Tak swoją drogą, zobaczcie, co się stało z moim padem. W sensie, nie wiem, czy wy to zobaczycie. Patrzcie. Patrzcie. Świetnie. Jeśli ogląda to ktoś, kto tworzy pady, to wyślij mi pada. Błagam cię, stary, bo tym to już się prawie grać nie daje. A ja w nagrodę chciałem powiedzieć, że strzelę piękną bramkę Pogbą, ale poprzeczka też nie jest zła. Eden Hazard, zobaczmy, Eden Hazard, czy będzie w stanie coś tutaj wskurać. Belk, Hazard, ładnie to teraz naprawdę wszystko wyszło, jeszcze Willian! Jak tego nie strzeliliśmy, ale przepiękna teraz akcja, naprawdę tego zespołu. No miło się na to patrzyło, ale co z tego, skoro no nie wykończył tego Williana, to była no setka, no to była setka. No. Ładnie, ładnie, no kurczę, no rywal nie może wyjść tak naprawdę ze swojej połowy, ale co z tego, skoro my nie możemy z kolei strzelić bramki, chyba że teraz Eriksen! Tak jest! 66 minuta, no i kto jak nie nasz środkowy pomocnik ofensywny, 1-0. Nie. Pogba, dawaj. No dawaj, z pierwszej odegraj. Ale Hazard, stary, ty masz 98 overall i nie potrafisz dokładnie podać piłki w takim momencie. No to była ta szansa. Słuchajcie, to była ta szansa, którą trzeba było wykorzystać. Bo w porównaniu z pierwszą połową tych szans jest o wiele, wiele mniej. No i co z tego, skoro Hazard do jasnej cholery zagrał tak niedokładnie w takim momencie. No ale dobra, walczymy, walczymy. Słuchajcie, Ronaldo. Ronaldo, wypuśćmy tutaj... Nie! Nie wierzę w to. Ja pierdzielę, no... Ładnie, ładnie, ale co z tego? Zobaczcie cały czas, jaką przewagę tutaj na swojej połowie ma rywal. Naprawdę ciężko, niesamowicie mi się jest przedrzeć, no chyba że teraz! No ale właśnie, on ma zasranego De Gea. On ma tego Dawida De Gea, który mu dupsko prawie każdej sytuacji ratuje. Ostatnie 15 minut fifowe, no i naprawdę to musi być cud, żebyśmy De Gea jeszcze pokonali. Okej, Ronaldo, musisz, stary. Nienawidzę odpadać w pierwszej rundzie, ale robiłem co mogłem, naprawdę robiłem w tym meczu co mogłem i nie udało mi się, no 15 strzałów, 9 celnych, 55% posiadania piłki, 18 przejęć i tylko jedna bramka. Zamiast przybliżać się do tego fajnego końca serii, którym by była możliwość kupna Cristiano Ronaldo za monety, to się oddalamy. Przez coś takiego się naprawdę oddalamy, a tych odcinków no nie będzie już zbyt wiele kolejnych. Myślę, że maksymalnie dobijemy do tego 80 odcinka, a też wątpię, żebyśmy dobili do tego 80 odcinka. Także słuchajcie, no trafiając w paczkach Krona Deliego, co jest spowodowane moim słabym występem w drafcie, naprawdę od tego Ronaldo się mocno oddalamy. Może ta druga paczka, nie wiem, na jakimś farcie stulecia coś tutaj wypadnie, no ale nie, no nie ma nawet karty świecącej. Inle. W paczce srebrnej niestety nieważne co, i tak nas nie uratuje, więc no. Eśmo, Argentyna, nerwo. Także jeśli chodzi o ten 86 odcinek, to wybór Premier League nie okazał się zbyt dobry. Bo nie daliśmy rady wygrać nawet jednej rundy. Ronaldo i Neymar również nie pomogli, także słuchajcie, no nie wiem, czy coś więcej mogłem dzisiaj
zrobić. Tak czy siak, pamiętajcie proszę o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, o zostawieniu kciuka w górę, jeśli mimo wszystko ten materiał Ci się podobał. No i cóż, widzimy się przy kolejnych materiałach z FIFA. Coraz mniej 17, bo ruszamy powolutku z FIFA 18. Mówi Goldzor, na razie.